Cześć. 13 dni do wydania Flight Simulatora 2020. Dzisiaj odpowiadam na pytanie, które co chwilę dostaję. Czy 737 PMDG będzie dostępny w momencie wydania Flight Simulatora? I krótka odpowiedź, nie, nie będzie. Dłuższa. 737 jest zapowiedziany, jest potwierdzony. Wiadomo, że część osób skorzystała z promocji PMDG i kupując 737 NGXU do Prepared Up w wersji 4, a później 5, już to, co wpłaciliśmy na ten samolot, będzie się liczyło do ceny 737 NG3, tak będzie nazwany produkt, do Flight Simulatora 2020. Także mamy pewność, że samolot będzie. Niedawno pojawiło się ogłoszenie wyjaśniające, jak wygląda rozwój tego samolotu i z tego ogłoszenia wiemy, że samolot jest zapowiedziany bardzo wstępnie, podkreślam, bardzo wstępnie, to było zresztą podkreślone w tym oświadczeniu, na koniec pierwszego kwartału 2021. I tutaj jest mała wątpliwość, czy ten termin będzie dotrzymany, albo czy się nie skróci. W tej chwili jeszcze nie ma kompletnej SDK, czyli Software Development Kit, tego zestawu narzędzi, z którymi pracują deweloperzy, nie ma jeszcze wydanej ostatecznej wersji przez Microsoft, więc deweloperzy pracując nad samolotami pracują z czymś, co nie jest kompletne, co się może jeszcze zmienić. W momencie, kiedy SDK zostanie wydane w ostatecznej wersji, albo przynajmniej w ostatecznej, tej uznanej za ostateczną, która będzie później podlegała jakimś tam mniejszym aktualizacjom, wtedy PMDG określi, kiedy 737 zostanie wydany i tu jest nadzieja, że to będzie data trochę wcześniejsza niż koniec pierwszego kwartału 2021. Z drugiej strony pamiętamy, jak wyglądały poprzednie wydania samolotów PMDG, i nie przypominam sobie żadnego, który byłby wydany w tym pierwszym terminie, który gdzieś tam był zapowiadany, więc samolot raczej będzie lepiej dopracowany, lepiej przetestowany, ale wydany później. Więc ja osobiście spodziewam się, że ten samolot pojawi się gdzieś między świętami a wakacjami 2021, także będziemy na niego czekali. Po drugie, co z pozostałymi samolotami? PMDG zapowiedziało, że wszystkie samoloty tej linii, która obecnie jest utrzymywana, czyli 747, 777 i DC-6, zostaną wydane do Flight Simulatora 2020. One się będą pojawiały kolejno, nie jest określona jeszcze kolejność. Spodziewam się, że będą się pojawiały w 2021, a może nawet w 2022. Zobaczymy, jak deweloperowi będzie się pracowało z tym nowym SDK i z nowym symulatorem. Bo to, co jest ważne, to nie będą samoloty przeniesione z Preparda do nowego symulatora, to będą w dużej mierze nowe maszyny, które oczywiście będą korzystały z danych, które PMDG już ma, ale parę rzeczy się zmienia. Po pierwsze, zmienia się model lotu. Ten model lotu wygląda inaczej i z zapowiedzi PMDG wynika, że wygląda dużo ciekawiej dla dewelopera. Więc mam nadzieję, że tutaj zobaczymy coś więcej niż widzieliśmy w Preparedzie. Po drugie, ogromną zmianą jest strefa wrażeń wizualnych w tych samolotach. Flight Simulator 2020 umożliwia stworzenie modeli, które mają dużo więcej poligonów, czyli tych elementów brył, z których modele się składają, i który umożliwia wykorzystanie dużo lepszych tekstur, tekstur w dużo większej rozdzielczości i wyświetlenia ich w symulatorze. To jest to, na co zwracałem Wam uwagę, mówiąc o samolotach domyślnych, że te modele, które tam widzimy, są na pierwszy rzut oka co najmniej tak dobre albo lepsze niż wiele samolotów płatnych. A w szczególności mówiłem to o teksturach. To jest właśnie ta większa rozdzielczość. Podkreślałem, że jakieś tam detale, które w Preparedzie byłyby zignorowane, jakieś obszycia tapicerki na przykład, były wyraźnie widoczne, co sugeruje, że te tekstury są w znacznie większej rozdzielczości i co będzie wymagało znacznie wyższego poziomu realizacji od deweloperów. No i to się będzie działo, to zostało potwierdzone przez PMDG. Skoro jesteśmy przy tych najlepszych deweloperach, od razu warto też wspomnieć o A2A. Mamy już informacje, jak będzie wyglądał rozwój linii samolotów A2A do nowego Flight Simulatora i pierwszym samolotem, maszyną testową nie tylko we Flight Simulatorze, ale również w nowej wersji technologii AccuSim, która napędza te samoloty i pozwala wyprowadzić część obliczeń, część fizyki, część symulacji poza silnik symulatora i obejść wszystkie ograniczenia symulatora. Więc to AccuSim w najnowszej czwartej wersji będzie rozwijane na Aerostarze.
na dwusilnikowej maszynie General Aviation, maszynie, którą A2A posiada w rzeczywistości, więc oni będą symulowali własny samolot. Ten samolot od dłuższego czasu nie latał, lata ponownie od niedawna, wymieniono silnik, samolot przeszedł przeglądy i podejrzewam, że teraz odbywają się albo będą się odbywały intensywne testy tej maszyny, co też daje nam niejako do zrozumienia, ile ten rozwój potrwa. Skoro są na etapie testów prawdziwej maszyny, to zanim te testy zostaną wykonane, zanim zostaną wykonane modele pod nowego Flight Simulatora, modele odpowiednie do nowej SDK, właśnie w tych wyższych rozdzielczościach z lepszymi teksturami, to wszystko pewnie zajmie trochę czasu. Także i tutaj rozwój należy liczyć raczej w miesiącach, kwartałach i spodziewam się, że ten samolot pojawi się gdzieś w 2021. Jeśli chodzi o poprzednie samoloty A2A, to wiemy też, że te samoloty będą, i tu właśnie nie chcę użyć słowa przenoszone do Flight Simulatora 2020, one będą przekształcane na nowy AQSIM w wersji czwartej i będą robione od nowa w dużej mierze do nowego Flight Simulatora 2020, czyli te wszystkie moja ulubiona Cessna 182, 172, oba Pipery. Mam nadzieję, że również maszyny wojskowe będą się sukcesywnie w przyszłości pojawiać. Pamiętam też, że A2A kilkakrotnie chwaliło się swoimi pracami dla wojska. A2A pracowało nad Texanem, A2A pracowało nad czymś jeszcze, w tej chwili już za dobrze nie pamiętam, nad czym zresztą nie o wszystkim wyraźnie pisano, ale te samoloty lub przynajmniej elementy tych technologii wykorzystanych w tych samolotach tak miały być też prędzej czy później przekształcane na potrzeby symulatora konsumenckiego, więc mam nadzieję, że pod Flight Simulatora 2020 te maszyny kiedyś w przyszłości trafią, ale to wszystko to jest perspektywa 2021 roku. I obawiam się, że musimy się nastawić na to, że przynajmniej pierwsze kilka miesięcy to będą loty na nowym Flight Simulatorze, głównie na samolotach domyślnych. I myślę, że najbardziej z tego symulatora będą się w pierwszych miesiącach cieszyli ci, którzy lubią latać VFR. Ci, dla których Cessna 172, czy te wszystkie Bush Planes, przepraszam, i te wszystkie Bush Planes, które są we Flight Simulatorze 2020, że one dadzą radość latania. Nie spodziewam się tak dużo po samolotach pasażerskich, nie spodziewam się tak dużo po 747, po Airbusie, chociaż mam nadzieję, że one też będą fajne i będą się nadawały na przykład do lotów na wacji. Ale na PMDG poczekamy w tej kwestii przynajmniej kilka miesięcy, a na samoloty General Aviation A2A obawiam się, że poczekamy jeszcze dłużej. Mimo wszystko trzymam za deweloperów kciuki i cieszę się, że to nie jest żadna, że to nie jest to, co nazwaliśmy portem, to nie jest szybka przeróbka samolotu pod nowy symulator. Zresztą z tego, co czytałem, taka szybka przeróbka po prostu nie jest do końca możliwa. Przepraszam. I myślę, że na tym nowym rozwoju, nowych samolotów, nowych technologii skorzystamy wszyscy w dłuższym okresie, bo ten symulator zostanie z nami na lata. A podejrzewam, że za 8-10 lat dalej będziemy korzystali z Flight Simulatora 2020 albo z jakiejś jego wersji rozwojowej. I to, co teraz zostanie zrobione dobrze na początku, będzie nam później służyło. Więc ja trzymam kciuki za deweloperów i mam nadzieję, że te samoloty pojawią się tak szybko, jak tylko możliwe. Dzięki za uwagę i do usłyszenia jutro. Jutro kolejny temat, 12 dni do Flight Simulatora 2020. I do zobaczenia, do usłyszenia.